Siemanko, witajcie w programie The Next Level. Wspaniali goście, dużo nowinek technologicznych i ekscytujące konkurencje. A czy może ktoś skomentować głośno, że wygrywam jak na razie? Właśnie. Bo nie wiadomo, jak to się skończy. Kto będzie szybszy, a kto sprytniejszy? Współpracuj, rozumiesz? Mamy się polubić. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Chodźcie z nami, to jest The Next Level. Czas na naszego pierwszego gościa. Kobieta, rakieta, żadnej pracy się nie boi. Zatańczy, zaśpiewa, firmę otworzy, hajs zarobi. Kto to taki? Honorata Skarbek! Hejka! Hejka! Zapraszamy, zapraszamy. Cześć, powitanie. Cześć. A naszym drugim gościem będzie fan gier komputerowych i krzeseł obrotowych. Dziś bez barona. Thompson! Dzień dobry wieczór. A witamy, witamy. Cześć, cześć na pierwszy. Ale ja bardzo szanuję. No i najlepsze na koniec. Cześć, kochany. No to siadamy, siadamy. Słuchajcie, no i jak samopoczucie? Czy wy wiecie, co was czeka dzisiaj? No ja nie do końca, ale z racji tego, że mamy tak wyborowe towarzystwo, to na 100% same dobre rzeczy. To trzeba przyznać, że my jesteśmy dobrze przygotowani i będziemy się trochę rzeczy o was dowiadywać. Przy okazji wy będziecie konkurować, ale to spokojnie, to później. Ja myślę, że spokojnie możecie teraz jeszcze na forum poruszyć kwestię, jak bardzo podoba wam się Honorata. Ja temat też chciałbym móc wrócić do domu, więc może przesuniemy tę dyskusję na kiedy indziej. Thompson, może ty, proszę bardzo. Pan ja sobie. Też bym chciał wrócić do domu. Dobrze, dobrze. Ja podsumuję to tak, że Honorata, ty zawsze wszystko dobrze. No czego się nie dotkniesz, zamieniasz złoto. W internetach też uważam po prostu pro najwyższy level, a ty, Thompson, z tymi internetami, to tam no, czasami kuleje trochę ta twoja aktywność. Znaczy, nie kuleje, ponieważ nigdy jakby nie skrzywdziłem tej materii, bo nigdy w nią nie wszedłem tak mocno, żeby inni dokładnie wiedzieli, co robią, której i w jaki sposób. I myślę, że ta sfera mojego życia, którą szanuję, prywatność, no będę ją szanował dalej. Ja mam wrażenie, że chyba jesteście gotowi na pierwszą konkurencję. Absolutnie. Jak najbardziej. No to lecimy z konkurencją numer jeden. Każdy z was dostanie 5 pytań i na każde pytanie macie 5 sekund, żeby udzielić odpowiedzi. Max, czyli tak. Szybko, ciach, ciach, ciach. Szybko i na temat. Jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie, no najlepiej tak. Fajne. Pasuje do pytania. Ja bym... Taki, dobra. Która uruchomi karuzelę śmiechu. Okej, okay, dobra. Matko, dobrze. Dobrze. Jesteś, Honorata, gotowa? Jak najbardziej. Nie mam wyjścia. Dobrze, to lecimy. Wymień 3 osoby, które są mądrzejsze od ciebie. O nie! Nie ma! Honorata, serio? Nie ma! Nie ma takich osób. Bardzo dobra jesteś odpowiedź. Mądrzejsza. Totalnie nie wiedziałam, kogo wiem, mam podać. Jest takie pytanie, osób tak. Mądrzejszych ode mnie, ale to mnie zaskoczyło. To jest nie, ciekawe dobra, zadanie. Dobra, jest wiele sprytnie zadaje się te pytania, nie? Bardzo mi się podobała taka skromność przez pytanie. Uj, nie pamiętam teraz. Dobrze, no. Jest dużo mądrzejszych osób. Pytanie numer 2. Dobrze, kolejne pytanie. Wymień 3 osoby, z którymi mogłabyś się zamienić. Na pewno... To jest dziwne te pytania, nie? Johnny na pewno! Johnny na pewno! To tak. To dobra, czas minął. I co, ja już przegrałam? Nie, jedziemy dalej. To ale to są... dwa, jeszcze masz 3 szanse. Dwa na razie przełożyłaś. Ale Thompson będzie miał inne pytania. Inne. Kręgosłup moralny pęka podczas odpowiedzi na te pytania. Tak. Dobra, tylko łatwo. Pytanie numer 3. Honorata, to będzie proste. 3 hashtagi, których najczęściej używasz. Nie wiem, party, fashion, music. Nie używam takich dobrze, w ogóle. Dobrze, ale wymyśliłam. Ja nie używam hashtagów. Działasz. Dobrze, ale szybko działasz. Bardzo ale ważne, że udało się odpowiedzieć. Dobrze. Czyli teraz będzie, o ile dobrze liczysz, 4. pytanie. Budzi się, używamy taki zew. To też będzie... Przy 16 już będę jak... Honorata, to też będzie baną dla ciebie. No. Wymień 3 rzeczy, które kupiłaś pod wpływem impulsu. Nie wiem, pewnie jakiś ciuch, wycieczka, mieszkanie? Mieszkanie. Naprawdę, kiedyś kupiłam po pierwsze, bo wszyscy mnie odradzali, a ja chciałam się w końcu usamodzielnić i zrobić coś dla siebie i nie zastanawiając się długo, mimo odradzania na przykład moich rodziców, po prostu zdecydowałam, że je kupię, więc to był impuls, ale to naprawdę. Jest fajne, pod wpływem impulsu kupowanie mieszkania, tak, ja to szanuję. Tak. Ostatnie pytanie. I ostatnie pytanie, uwaga. Honorata, podaj 3 określenia, którymi podpiszesz w telefonie swojego chłopaka. Pewnie skarbuś, skarbulek i jego imię z serduszkiem. Dobrze. Jest.
Dobrze, dobrze. Skarbek się jakby trzyma jakoś ciebie, wyjątkowo trzeba przyznać. Dobrze, mamy honoratę, czas na Thompsona. Thompson, mam nadzieję, że jesteś gotowy. Wyglądasz na gotowego w ogóle. Byłeś kiedyś ja gotowy? Już się nagrzałam. Chciałem powiedzieć, że tak, ale te pytania są tak sprytnie. No dobra, tak, dobra, wal. Ale nie, no spokojnie, to jest, ale naprawdę bardzo przejrzałem i te nawet rozumiem nawet, więc jakby pędus. Dobra, możemy z jedyneczką jechać. Uwaga, dzwoni telefon. Wymień trzy rzeczy, które możesz powiedzieć zamiast halo. Siema, co tam, elo. Proszę. No to elo, no jakbyś to w ogóle nie chciał gadać już z tą osobą. Teraz nie, jeszcze. Elo. Nie, bardziej elo. To jest początek i koniec rozmowy jednocześnie. Tak, tak. A, no i tyle. To nie, bo to jest takie elo z koncertu. Dzięki elo. Molesta, dzięki Molesta. To dzięki wam nasz język jest bogatszy. Dobra. Ale słuchaj, najlepsze jest w ogóle odbierać, mówi osoba, a jak odkładasz, kończę mówić. Zimne, ale wiadomo. Nie? Dobrze, idziemy dalej. Uwaga. Wymień trzy rymy do słowa stacja. Nacja, gracja, wibracja. Dziękuję bardzo. Myślałem, nie wiem, dlaczego o konwegrencji. No nie, no nie możemy chyba tego zaleć. No jedno słowo, nacja, wiadomo, że się dobrze mu z rudą nacją kojarzyło. Cieszę się, dziękuję, Thompson. Proszę bardzo. Uwaga, wymień trzy rzeczy, które byś zabrał, gdybyś natychmiast musiał opuścić dom. Gitara. Jakiś sprzęt do komunikacji i... No i wychodzisz tylko... I głos! Z tym i z tym. No dobrze, ale głos byś zabrał, więc no, możemy liczyć i nie liczyć. Dobra, uwaga. Następne pytanie. Podaj trzy pieszczotliwe określenia na ukochaną gitarę. Kochana, maleńka, piękniutka. No! Trzeba kombinować. No słuchajcie, te pytania są... Jest tyle określeń. Właśnie o to chodzi w tych pytaniach, że tych odpowiedzi jest za dużo, nie? Trochę z twoich, pomyślałbym, że ukulele, bo tak naprawdę ma taka ukochanie. Grasz na ukulele? Grasz? Wiesz co, umiem, ale staram się tego nie robić. Okej, okay. Ale pamiętasz, jak grałeś kiedyś? Dobrze. Uwaga, ostatnie pytanie z tego, co liczę. Wymień trzy czynności, które robisz jednocześnie, korzystając z telefonu. Oddychanie, myślenie, opatrzenie. No, takie rzeczy. I jeszcze dwie sekundy mu zostały. No takie odpowiedzi. Co było od początku. Za Thompson. To nie ma co kombinować. No. Mamy oficjalne wyniki. Skonsultuj. Ola, chodź na chwilę. Tak, bo taka na bank. Przewaliłem na bank. Jest specjalna maszyna. Uwaga, bo ją muszę powiedzieć. Dobra, to już... Czekaj, my tak musimy liczyć. Dobra, ustaliliśmy, słuchajcie, był ten? Tak. Jest dobra wiadomość. Jest dobra wiadomość. Nikt nie przegrał. Mamy 3-3, mamy remis, drodzy państwo. Oboje wchodzicie na next level. Zdecydowanie tak. Gratulacje wielkie. Klas. Moi drodzy, jak wy się zapatrujecie na stwierdzenie, będę grał w grę? Gracie? Thompson, jak to z ciebie? No ja bardzo lubię grać, bardzo lubię grać z innymi ludźmi. Wiesz co, gram gry, które wymagają rzeczywiście mocnego multiplayera, gdzie jest dużo zawodników, podchodzi do jednej rozgrywki i współzawodniczymy rzeczywiście na różnych płaszczyznach. Z ziomeczkami. No. Ale też współpracujemy i tworzymy razem. Nie, niż och, to. Jakie to cudowne. Piękne i tak, i marzy mi się pokój na świecie. Honorata, ja bym tutaj strzelała, że ty na pewno na swoim koncie masz nie jeden dom w Simsach. Tak, i moje, moje gamerstwo zaczęło się i skończyło się tylko i wyłącznie na Simsach. Natomiast no, grałam na kodach, więc to też nie wiem, czy to do końca było takie okej. Okay. Było. Haksy na Simsach są dopuszczalne. Tak, tak. Jaki był kod? Klapaucius. Klapaucius. I Rosebut też był. Klapaucius, enter. Tak. Bardzo mi się podoba, że przekroczyliśmy próg szczerości, w którym Honorata Skarbek oficjalnie mówi tak, wpisywałam kody na hajs. To mi się najbardziej... Klapaucius i już. Klapaucius, tak. Ale w Simsach, w najnowszych Simsach jest exploit. Można, wystarczy hodować bratki i można opuścić roboty i się dobrze zarabia, jak coś. Kumpel to odkrył. To i wiele więcej już za moment w naszym pokoju. Gier, chodźcie w takim razie. Chodźcie z nami. Ale to nie będą Simsy? Nie, niestety nie. Przykro mi. Ale oni pięknie wyglądają. Jezu, ale te... My tu siadamy, tak? Słuchajcie, tak. To jest jak... Proszę usiąść. Proszę się rozgrozić. Ale to... A, o, nie, trzeba... Tak, właśnie pozycja tak wyglądają jest... profesjonalne samochody w środku. Okej, okej. Czy nasi szanowni goście są już gotowi? Tak. Słuchajcie, szybciutko, zasady są bardzo proste. Robicie dwa okrążenia. Wygrywa po prostu lepszy. No. Jestem bardzo ciekawa, kto zaraz... To. To zaraz wejdzie na next level. Powiem tak, Solidarność Jajników, Honorata, trzymam. Ale szanse są równe, jesteście na tym samym torze, jesteście koło siebie, macie te same fury, ale jak wiadomo, zwycięzca, no nie, w sumie jak raz może być tylko jeden, ale zadbaliśmy o profesjonalną oprawę. Mamy naszą pomponiarą. Zobaczymy, kto z was wejdzie na next level w tej konkurencji. Póki co, uwaga, pełne skumienie, chciałem powiedzieć. Pełne skumienie. Honorata tam pobawiła się fotelem, widziałem. Dobra, cii. 3, 2, 1, dobra!
Ale on się trzęsą w ogóle. Wjedzie jej w tyłek, wjedzie jej w tyłek. Ty cały czas o tych wypadkach gadasz. W ogóle trzeba przepowiedzieć szczerze, to nie jest tajemnica, że Thompson to trochę gra na tych samochodówkach. A Honorata z kolei ma tak szybkie auto, że nie powinna się dziwić, jak się zachowuje to auto, ale które jedzie. Ale wszedł w zakręt. I co też ważne, o ile pamiętam, Honorata też tylnie napędowcem śmiga na co dzień. Więc Thompson sprawdzał teraz hamulce. Ach, Thompson, o ty! Ale muszę przyznać. Trzymam, jedziemy na lakier. Ale umyśl jego, Honorata, jedziemy na lakier, kochana. Nie, no dobrze, bardzo mi się podoba postawa, ale nie będziemy mieli zwycięzców. Co to było? Kulturalnie na lakierek jeździmy. A czy może ktoś skomentować głośno, że wygrywam jak na razie? Właśnie. Honorata, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Honorata świetnie jedzie, ona tak jeździ jak nikt nigdy. Jak tu wszyscy napisali, ależ doskonały zakręt. Wykorzystam Honorata, ten błąd. Nie dajesz dalej. Ale daleko ci nie ucieknę. Proszę państwa, jakby Thompson wysuwa się na walczymy prowadzenie. Thompson jest dżentelmenem. Widzicie, jak on naciska gaz, hamulec, puszcza delikatnie. To było naprawdę urocze. Thompson, ty naprawdę. Nie? To było urocze i teraz tak przyspieszam. Oni chodzili później jeszcze. To nie można, bo na pierwsze trasie to się... okrążenie wydaje mi się, że mamy już za sobą. Do tak życia. Poszło? Wydaje mi się, że tak. Nie widzę właśnie do końca, ale nie zmienię to faktu. Jesteśmy tak dobrze w tej grze. Przepraszam, czy pani pomóc? 1500 za stłuczkę. Ja wysiadam z samochodu, teraz mówię, czy pani pomóc czymś? Nie, może podholować. Musisz obrócić. Dobra, dobra, ja czekam. Dobrze, wracamy na właściwie. Nie jednego się w życiu wykręciłam. No i bardzo dobrze. Dobrze, sytuacja jest jakby zastana od początku. Okej, zaczynamy. Jazda. No, na nowo. Thompson, naprawdę, jego dżentelmeństwo ma swoje granice. Ale czy ty też na ulicy też tak grzecznie jeździsz, stary? Wiesz co, ja jestem raczej niemandatowym kierowcą, ponieważ prędkość lubię, ale na kolejce górskiej. Ponieważ w innych wszystkich przypadkach można zagrozić swojemu życiu lub swoich współpasażerów, prawda? Dobra, tak, bardzo. Wspaniała postawa, zgadzam się. Wspaniała postawa, mówi Honorata, która goni Thompsona. Samochód to nie przedłużenie ego, też niektórzy mężczyźni o tym nie wiedzą, tylko zwykła zabawka i przemieszczacz. No, ale wytłumacz to wszystkim. To nie prawda. Da się, nie da się. Jednego takiego. Tu zdecydowanie można powiedzieć, że Thompson znów prowadzi. Ale czekam na Honorata. Bo Honorata chwilowo po plaży. Ja lubię na lakier jeździć. Sprawdziła przyczepność, na plaży powraca. Się opalać jeszcze. Honorata. Ja tak sobie wyczuwać pełne możliwości. Nie powiem ci, Honoratka, że jak nagrania na symulatorze, to bardzo ładnie jeździsz, bo nie wjeżdżasz w auty. Tak. Tak. No. Honorata, gaz do dech i teraz bierzesz go z lewej. Dobrze, uwaga. Bierzesz go. Aj, blisko było. Mamy go. Może po wszystkim. Tak, już po wszystkim. O. No i kto wygrał? Kto wygrał? Remis. Ja bym dał remis. Oficjalnie możemy powiedzieć wszem i wobec, dziękuję, że zwycięzcą w tej konkurencji zostaje Thompson! Serdeczne gratulacje. Oczywiście dodatkowe punkty do Honoraty, bo pasnęła go w tyłek za metą, to się liczy. Jakby nikt tego nie widział, powtóreczka nie pokaże. Ale to też ważne, że wyniki naszych dzisiejszych gości pojawią się na naszej tablicy rekordów. No i jak się domyślacie, bo grał jako pierwszy i na razie liderem jest Thompson. Wielkie brawa! Wielkie brawa, wielkie brawa! Czas na kolejną konkurencję, która zwie się Create the Next. Już drżę. Tak. To może Rudy rozdasz tablety? Ja rozdam tablety, bo będą wam potrzebne. Uwaga, myku, proszę bardzo. A ja szybciutko tłumaczę, o co chodzi. Honorato, mamy dla was trzy bardzo proszę grafiki. Są to takie wręcz ryciny techniczne, opisujące różne urządzenia. I waszym zadaniem jest stwierdzić, czy to urządzenie jest X, czyli jest już po prostu w użyciu, znane wszystkim, powszechne, czy to urządzenie jest Next. Dopiero technologia przyszłości. Wszystko jasne, Next, wszystko jasne. Każdy z was ma Next i każdy next, ma no. Każdy ma jakieś... Ja jestem Rudy, także tu się sprawa trochę komplikuje. Przejdźmy w takim razie kocham do pierwszego cię rysunku. Ja cię drodzy państwo, jest napisane tutaj w języku angielskim, bo ja znam to, wam przeczytam, Jet Backpack. Czy sprawa jest jasna, co to jest? Czy wam opowiedzieć trochę? Jakbyś miał Thompson powiedzieć w jednym zdaniu? To jest plecak odrzutowy, nie? Po prostu, tak jak nazwa wskazuje. Umożliwiający jakieś przemieszczanie. Tak, tak, kwestia tylko, czy on ma wystarczająco dużo mocy, żeby podnieść człowieka. Proszę o decyzję i na 3-4 pokażecie. Proszę nie spisywać. No to proszę bardzo, 3-4. Jaka odpowiedź? Next. Next.
No nie, drodzy państwo, no nie, jest to zdecydowanie eks, bo to już się dzieje, plecaki już są w produkcji. Dostaniemy po plecaczku. No właśnie, mam nadzieję. Tam przy wyjściu. Uwaga, mam tu dopis techniczny, że mogą osiągać nawet 25 mil na godzinę, czyli tam powiedzmy 40-50, a po złożeniu mieć rozmiar walizki, jest żart, uwaga, w końcu określenie muszę lecieć do pracy, przestaje być przenośnią. I to jest humor. Ale odpowiedzieliście źle. Ale faktycznie życzę niestety wam tego, chcielibyście mieć tak? Czas na spotkanie z drugą grafiką. Poprosimy bardzo obrazek numer dwa. Tą tyry tym tym tym. Wild. Tak, no tu dzika winda. Sprawa, co? Dzika winda. Tutaj i strzałki pokazują, w jaki sposób ta winda miałaby się poruszać. Pytanie, czy X, czy Next istnieje gdzieś może budynek waszym zdaniem, czy może to jest coś, co dopiero ktoś wymyślił i jeszcze nie do końca wiadomo, czy się uda? No na pewno nigdy w takiej windzie chyba nie byliśmy. No to fakt. Adaś Miałczyński kiedyś powiedział, że w bok winda nie może jechać. Jeżeli ta ale winda naprawdę on istnieje, to tak jakby cytat z Adasia Miałczyńskiego przystaje, to w ogóle no straszne. No ale dobra. To co, ready? 3, 4, proszę zaprezentować. Next. A jest konflikt odpowiedzi. Faktycznie. Drodzy państwo, drodzy nasi goście, rację ma tylko jedna osoba, a jest nią Honorata. Klask. Okazuje się, że przy takich wysokich budynkach stalowe liny są zbyt ciężkie, a tworzenie wielu szybów pionowych zajmuje zbyt wiele miejsca. Więc jednak na ten moment to się może kiedyś wydarzyć, oczywiście, ale to nie jest taka prosta sprawa, żeby ta winda w ten sposób funkcjonowała. Dobra. Trafi się ekscentryk, filantrop, milioner i po prostu to wstawi gdzieś w domu Salwadora Dali. No wtedy się przejedziemy. Przejedziemy w bok, no, z Czarkiem Pazurą. Pozdrawiam. No dobrze, mamy punkcik dla Honoraty. To już coś, słuchajcie. Muszę mamy się odbić. Mamy prowadzącego. Teraz będzie. Czy wszystko, gumka została użyta, Thompson? No absolutnie. Dobra, no to. Jesteśmy teraz gotowi na. Przejdziemy do grafiki numer 3. Czy? Mogę wam coś podpowiedzieć, dronem, jak chcecie, bo ja właśnie to chodzi o te, jakby taką funkcjonalność, w której dron zamiast człowieka, zamiast kuriera, zamiast listonosza po prostu przywozi wam paczkę do domu, do dużego pokoju, do kuchni. Przez balkon odbiór się Przez balkon, przez komin, jakby to zależy, czy są święta, czy nie. Ale czy to waszym zdaniem jest coś, co jest już ex, bo jakby wiadomo, albo jest next, bo dopiero nadciąga. Wiem, że to będzie na bank, bo już na 100% to testują. Na 100% to będzie, oczywiście. Więc zaryzykujmy. Możemy ich, oni byli dobrym małżeństwem, powiem ci, abyś tak zostawił. Mają dobre takie wspólne rozkminki, ten sam tor. Nie kłócilibyście się za dużo. O, na początku zawsze tak jest. Co? Co ty powiedziałeś? No dobra, no, to żeby no, okay, next, next, no, drodzy państwo. No zaryzykujmy, no. Co on tam narysował, że tak się spojrzałeś? Nie, no właśnie, dobra. Jeszcze nie. Uwaga, prezentujemy odpowiedzi. 3, 4. X i next. Znów inaczej, kurczę. No dobrze, i po raz kolejny wygrywa tylko jedna osoba i dostaje jeden punkt. Co ciekawe, po raz drugi jest to Honorata! No, ale ty też wiedziałeś. Ale nie odpowiedziałem prawidłowo, brawo. Ale tak, nie zrobiłeś tego specjalnie, żeby Honorata... No właśnie. Nie, to był strzał, słuchajcie, jeżeli coś jest tak blisko, że już jest wdrażane, ale jeszcze nie wiadomo czy co, tak, ale bo już to była zmyłka, projekty, bez wątpienia. Testy, ale bardzo ważne, przede wszystkim czegoś się dzisiaj dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, słuchajcie, że te drony faktycznie istnieją, co więcej, na razie to unoszą paczki tylko do 2 kilo, bo są to małe drony, ale są w użyciu, także tu trzeba przyznać Honoracie, czuła, wiedziała, zaznaczyła. Ja podejrzewam, że Thompson się podłożył, ale nie zmienia to nie, faktu, nie, absolutnie, że nie, uwaga, to nie jest drugi punkt, w pierwszym pytaniu mieliśmy remis, a więc... Honorata, to była twoja konkurencja i to ty wchodzisz na next level. Bardzo mi miło. Ale skoro jesteśmy przy dronach, słuchajcie, przejdźmy do naszego pokoju gier, bo będzie trochę zadań dronowych. Chodźcie, polatamy. Wspaniale. Podoba mi się. Podoba mi się. Tak można spędzać wolny czas. I dostarczamy paczki teraz. Jesteśmy tymi kurierami. Zobaczcie, jak to pięknie nowe wygląda. Nowe ciuchy, nowe buty, Honorata. To teraz czas na zadanie z dronem w roli głównej. Lataliście dronami, Honka, w jakimś klipie swoim? Ja niestety nie miałam okazji sterować, no ale przed kamerą byłam. No, to chyba nie pomoże. A Thompson, ty masz jakiś skill w tej kwestii? Coś tam latałem, wiesz, ale trochę mniejszą maszynę. On tak zawsze gada. Tak samo coś tam jeździł autami. Dobrze. Liznęło się tego i tamtego. To jeszcze szybciutko, jak ta trasa wygląda. Przez środeczek, pierwsza przeszkoda, druga przeszkoda.
Od dołu ją bierzemy, no i trzecia przeszkoda przez sam środeczek. I wtedy mierzymy czas, kto to zrobi szybciej. Żeby sprawa mogła się udać, potrzebujecie dwóch rzeczy. Po pierwsze drona, a po drugie jednostki sterującej, czyli tego, co trzymam w rękach. Otóż podobno ladies first, dlatego honorato czyń powinny. Ja wierzę, że Thompson jest dużym dżentelmenem, dlatego zrobisz mi tę przysługę i zaczniesz pierwszy. Ja też wierzę, że jesteś dużym dżentelmenem, dlatego... O, jest duży. Dobry, proszę. Honorato jest świetnym graczem, absolutnie. Po prostu dało mu się wypstrykać pewnie. I ja wierzę, że podpatrzę jakieś błędy i później... Wyładuję baterię całą. Dobra. Obczajaj. Dobrze. Denerwujmy się. Uwaga, czas odpalam. Się będzie liczył, jak ruszysz, więc uwaga. Współpracuj, rozumiesz? Mamy się polubić. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Jedziemy. Daj spokój. Ale cisza. Ale ściąga cię trochę. On frunie dalej. Ściąga, bo go trochę przechyliłem. Dobra, tu pod poprzeczką, pamiętaj. Teraz pod. Zejdź troszkę do parteru. Kurczę, on to w zasadzie powiedziałbym jak zegarmistrz. Powolutku, powolutku. I pięknie. Mamy to! Łap drona. Dobrze, wielkie brawa, klask. Dobrze. Lepiej niż miło. Emocje sięgają z zenitu. I co, lecimy, tak? Klikamy? Tu przejeżdżasz palulem. Dobra. Mamy to. To już z górnej poły honorata wysoko. Dobrze. Honorata, pod, wracaj. Gdzie pod. Cofnij. Prawą, dobrze, prawą. Ale emocje, ale... Przejdzie. Bardzo dobrze, bardzo tak, dobrze. Jesteś. Bardzo dobrze. Jesteś. I teraz do rudego. Jesteś. Do dziurki. Dobrze. Wielki klas. Naprawdę. Nie było tak źle, jak myślałam. Nie, no właśnie od razu boom do celu, bo to najpierw to wysoko. Mocny zawodnik. Wysoko i szybko. Trzeba tam bez jakiejś tam detaliczności chirurgicznej. Dobrze. No. 29 sekund. Wielkie brawa! To honorata wygrywa w tej konkurencji. Dziękuję. Next level. Gratulacje. Brawo. Gratulacje. Thompson, ty za to, że udałeś się pogodzić. Uścisk pocieszenia. Na początku. Dobrze, troszeczkę. Mamy to. Się trochę bałem, no. Pytanie, jak się wam podobało? Strasznie nam się podobało i w ogóle my mamy takie małe marzenie, żebyśmy mogli razem wejść na ten najwyższy level. Wszyscy w czwórkę? Dziękuję. To by w ogóle ty jak się dopisałaś, to jest ja cię wezmę ze sobą, ale Ola się dopisała, więc Rudego też trzeba wziąć. Tego nikt jeszcze, tego zdania nikt jeszcze w życiu nie powiedział, ale trzymając się formalności, musimy jednak poznać tę osobę, która wspięła się na next level najbardziej, najszybciej, najmocniej. Najwyżej. I najlepiej. I cudownie. Oczywiście, chciał czy nie chciał, Thompson, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Fajnie, że z nami byłeś i w ogóle, ale wygrywa. Honorata! Śpiewająco. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Możesz kilka słów jako zwycięzczyni powiedzieć. Że to był wspaniały program i naprawdę super się bawiłam. Bardzo się cieszę, że w tak doborowym towarzystwie. No i mam nadzieję, że jednak my wszyscy jesteśmy wygrani, bo fajnie spędziliśmy czas. Oczywiście, chociaż uważam, że to jest takie tutaj podsumowanie do naszej pierwszej kategorii, czyli do tego, że honorata nie zna mądrzejszych ludzi niż ona sama. Cholero. Dlatego wygrała. Znowu rozrywka. Teraz wiecie, dlaczego nie potrafiłam odpowiedzieć. Dokładnie. Był z tym problem, absolutnie. Ale będziemy już kończyć. Dziękujemy wam bardzo i wam też bardzo dziękujemy. To wszystko w tym odcinku The Next Level. Pamiętajcie o tym, żeby obserwować, dać łapkę w górę, żebyście cały czas mogli być na bieżąco z nami, bo w kolejnych odcinkach The Next Level znowu będzie o technologiach, znów będziemy starać się was inspirować różnymi technologicznymi nowinkami. Ale będzie też śmiechu co niemiara. Oczywiście karuzela śmiechu gwarantowana, dlatego teraz będziemy się z wami żegnać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękujemy. Cześć. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Dziękuję.